Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie Stacje Paliw, 2B Rally, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. ODS, oficjalny dystrybutor marki Avon w Polsce. Mamy w tym roku zawody na Magurze odczarowane. No tak, tak jak mówiłem, dla mnie te zawody miały pewien bagaż emocjonalny, bo w zeszłym roku miałem tutaj małą przygodę. Starałem się w takim razie, aby w tym roku poszło wiele lepiej. No i jak na razie so far so good, czyli po sobocie jestem zadowolony. Udało Ci się wczoraj zająć bardzo wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. Tak, jest to drugi raz w tym sezonie, poza Łużu, kiedy jestem w pierwszej dziesiątce. Uważam, że to jest zawsze wysokie miejsce w generalce. Trochę pomógł mi mój rywal z klasy A plus 2000, czyli Grzegorz Kozioł, bo niestety wczoraj nie rywalizował ze względu na najpierw stłuczkę, potem awarię. Natomiast okej, no jest wysokie miejsce, z tego się trzeba cieszyć, kolejne punkty w klasyfikacji generalnej. O, ta trasa tutaj na Magurze jest dosyć trudna, techniczna, ale i w miejscach bardzo szybka. Tak, no ona myślę, że z takich miejsc, które straszą, to jest jedną z ciekawszych. Ta partia w środkowej części, gdzie idziemy rzeczywiście w lesie ponad 200 na godzinę, gdzie widać lasy, gdzie droga się w jakiś sposób załamuje, no to są momenty, w których kierowcy rzeczywiście muszą dać siebie wszystko. Przed Tobą dwa podjazdy wyścigowe, no i będzie można odtrąbić sukces. No, oczywiście o ile się uda bez awaryjnie dojechać do góry, myślę, że to będzie wtedy udany weekend. Tak naprawdę bez znaczenia, które miejsce zajmę na koniec dnia, natomiast ważne, żeby dojechać.